Jezierany Podcast, piąty odcinek, wita was Rafał Niewiadomski, Andrzej Cymorek i Bartek Szkot, tam, taram, taram. Pięknie wyszło, prawie tak jakbyśmy Cudownie. Ćwiczyli nie wiadomo ile, no spoko. No bo ćwiczyliśmy, ale cicho. No i co chłopaki, wstaliście dzisiaj rano i chyba nie mogliście uwierzyć oczom, że LeBron w żółtej koszulce biegał. No ciężko się do tego przyzwyczaić, no ale jakoś sobie poradziłem, nie wiem jak wy chłopaki. Bartek, jak twoje odczucia? Ja może zacznę z innej beczki. Jak rano wstałem, to nie mogłem się nacieszyć tym, że możemy być dumni jeszcze z naszych chłopaków w siatkę, bo to jest to, co zrobili wczoraj, to jest kozak totalnie. A wracając do koszykówki, no do twarzy mu. Twarzy, nie powiem. Do twarzy mu. No ja w takich strojach to każdemu do twarzy, umówmy się. Oprócz Lua Ladenga. Ja muszę wam się przyznać szczerze, że jak w nocy wstałem na ten mecz i sobie włączyłem i zobaczyłem te stroje, gdzie w telewizorze widać tych zawodników z daleka, one centralnie z daleka wyglądają jak te stare, oldschoolowe stroje z lat 90. Więc no kurde, ja jestem mega zajarany, no to nic, że numery są troszeczkę inne, że ten Worldmark Lakers i w ogóle, ale ja jestem tak, mega zajarany. Jak tak popatrzysz z daleka, to widzisz takiego Magica biegającego, nie? Po parkiecie. Raczej, no wczoraj LeBron z 23 i tak widziałem oczyma wyobraźni Cedrica Sepalosa gdzieś tam, dokładnie. Ale to tylko takie migawki przez chwilę, więc o strojach w sumie chciałem zacząć, ale to wy zaczęliście, więc super. A fajnie jeszcze, bo nie wiem czy pamiętacie, ale jak Lakersi grali w latach 90. mecze w Forum, to tam były czerwone wstawki na parkiecie, linie były chyba na czerwono, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze mówię teraz? Wiesz, to nie pamiętam tam czerwonych jakichś stawek. Były. Tak, tak, później zamienili dopiero na czarne, więc wczoraj jak zobaczyłem te kosze, które były na początku w czasach tripitu z Szakiem i z Kobim i te czerwone wstawki, mówię, kurczę, jakaś retro noc się nam znalazła. No dobra, no to co? Mamy pierwszy mecz za sobą. LeBron już w koszulce Lakersów. Ja naprawdę przecierałem oczy i zrobiłem chyba z 25 fotek mojego telewizora w nocy. Oczywiście te fotki nie nadawały się ani na Twittera, ani na Instagrama, bo przecież była noc, ciemno i słaba jakość tych zdjęć. Natomiast no, ja jestem zajarany i chyba na tym się moje jaranie kończy, bo no co, no doszło do meczu bez historii w sumie, no jak to preseason. Dość wysoka wygrana Denver. No właśnie, no Jędras, co mi powiesz o tym meczu, bo ty obejrzałeś cały mecz. Tak. Co, na co zwróciłeś uwagę na dzień dobry? Wiesz co, no tak słyszę, taki masz trochę ten głos, jakbyś był rozczarowany tym meczem. Nie, no po prostu, no wiesz, no w sumie spodziewałem się, że 40 razy zjedziemy Denver, nie? Ale no nie, no żartuję. Mówmy się, pierwszy mecz, sezonu, nowa drużyna, no to zgodnie z oczekiwaniami, masa strat, niedopracowanych akcji, niecennych rzutów, chaos w obronie. No ale pewne rzeczy było widać już, widać jak Lakers chcą grać, jak że będą nakręcać tempo. Trochę ilość fauli przeszkodziła temu, ponieważ strasznie drobiazgowo sędziowie gwizdali. Nie wiem, wybiła może z rytmu. Chyba jakieś zmiany, nie wiem, przepisów, ale było mnóstwo fauli i to tempo gry, które miało być, a tutaj Lakers trochę siadło, więc było więcej męczarni w ataku pozycyjnym. No ale co widzieliśmy? Widzieliśmy już jakieś zanążki passingu, jaki będzie w tej drużynie. Widzieliśmy, jak bardzo Brandon Ingram zyskuje na tym, że gra więcej bez piłki i korzysta na obecności LeBrona. Ingram w ogóle to chyba najjaśniejszy punkt drużyny w tym meczu. No i zaskoczenie w sumie w pewnym stopniu McGee, który był najlepszym strzelcem drużyny, z czego większość punktów zdobył wsadami kierowany przez partnerów. 80% miał, no. Tak. Także no cóż, no to na pewno duże plusy. No minusów trochę było, ale te minusy były w sumie oczekiwane. Rotacja Waltona mocno eksperymentalna, zwłaszcza piątka w drugiej kwarcie z Kuzmem i z Lensem. Po prostu, no w sumie wtedy położyliśmy ten mecz, to był chyba Lakers położyli ten mecz. To był chyba najgorszy fragment. No ale wiadomo, no to od tego jest preseason, żeby testować różne rozwiązania. Nie wiem, panowie, jak wasze wrażenia na temat spotkania pierwszego? Bartek, jakie pozytywy zobaczyłeś? Pozytywy na pewno 11 asyst Rajona. To już pokazał, na co możemy, czego możemy oczekiwać w trakcie sezonu. 11 asyst miał bodajże, z tego co teraz widzę, bo sobie ściągawkę włączyłem, 23 minuty, no to średnio jedną asystę miał na 2 minuty, czyli widać, że
że to będzie raczej na początku sezonu pierwsza opcja, bo gdzieś nawet wyczytałem, że Lonzo nawet jak wróci, to początek sezonu odpuści, będzie wchodził z ławki. Co do innych zawodników, no mnie trochę rozczarował jednak KCP, no bo on 20 minut, ponad 20 minut na parkiecie spędził, a miał 0 na 5. No to szału tam nie ma, on bodajże 2 punkty chyba tylko z linii zdobył, tak? Nie chcę się też wymądrzać, bo nie widziałem tego meczu całego. No mów. A Magic obiecywał nam nowego KCP. No właśnie. Znaczy, wiecie co panowie, no też z nim jest tak, że to jest gość, który no jak musi coś robić sam, no to wychodzi to zwykle kiepsko. On będzie korzystał, ja myślę, że będzie na tym korzystał, im bardziej zespół będzie zgrany, a tak będzie płynny i on będzie wiedział, gdzie ma być, będzie dostawał dobre piłki. Tutaj widać, że był totalnie zagubiony i po prostu nie potrafił sobie z tym poradzić, oddawał jakieś dziwne rzuty z trudnych pozycji, zerwane. No i faktycznie wygląda słabiutko, tak, ale myślę, że... On na 5 rzutów 4 za 3 rzucił, nie? Myślę, że z czasem będzie ok tutaj. No na pewno, myślę, że to jest zawodnik na 15 punktów spokojnie, 13-15 w tej rotacji. Co tu jeszcze widzimy? No Ingram 16, tak, widziałem te highlighty i no jest kozak, to będzie jego trzeci sezon, tak? Dobrze liczę, trzeci sezon. Tak, tak. I mam nadzieję, że to wreszcie będzie ten sezon Brandona Ingrama, na który wszyscy czekamy jako fani Lakers. Ja właśnie wśród pozytywów to miałem głównie Ingrama wymienić, bo on może nie rzucił 25 punktów, ale to jak się poruszał, to jak rzucał z odchylenia, to jak kurczę, no widać fajny flow, widać u niego postęp, jeśli chodzi o zachowania z piłką. Wydaje się dużo pewniejszy, czy to na kontakcie, kiedy robi coast to coast, wjeżdża i rzuca lewą ręką, czy to właśnie rzucając z odchylenia, także no ja, Brandon musi być drugą opcją i taką solidną. Ja jeszcze nie wiem, czy to jest ten poziom, kiedy on już będzie All-Starem w tym roku. Nie, myślę, nie, że to jeszcze za wcześnie chyba dla niego. Natomiast no, on musi wejść na ten poziom 20 punktów na mecz, bo jeżeli nie będziemy mieli takiej drugiej pewnej opcji, będziemy musieli liczyć co spotkanie, żeby ktoś zaskoczył, no to możemy się mocno przejechać. I tutaj właśnie cisnę do KCP, bo ja rozumiem, on do tej pory, największą wadą jego było to, że miał takie spotkania, obok których praktycznie przechodził, nie rzucając punktów, albo tak jak dzisiaj, 2 punkty i potrafił, kurczę, 2 dni później, czy 3 rzucić 20, ale jest bardzo nieregularny, tak? Nam jest potrzebny gość, który co wieczór rzuci te 12-15 i myślę, że wtedy byłoby dużo lepiej niż po prostu raz 20, raz 10, bo wtedy dużo łatwiej ogarnąć trenerowi rotację i całą grę. Natomiast z pozytywów, no tak jak Bartek wspomniał, te asysty Rondo. Fajne było w Rondo to, że on nie zabierał piłki. W sensie, ja go pamiętam z czasów Bostonu, kiedy on trzymał piłkę pod pachą, tak jak kiedyś Raymonda Smigliniec w Śląsku Wrocław. I on sobie trzymał tą piłkę pod pachą, chłopaki biegali, jak trzeba było uruchomić ich podaniem, to robił to podanie. Natomiast tutaj on dużo grał bez piłki, miał tam może nie touch passy, ale to jedno takie podanie do kurczę, znowu już trzeci raz powiedziałem kurczę w tym podcaście, zabiją mnie na czwarty, YouTube. Teraz to czwarty. Tak, nawet czwarty. Do McGee po podaniu LeBrona takim fajnym, więc no to było mega, to bardzo ułatwi grę reszcie. No i tyle z pozytywów. No. A jeszcze to trzeba brać pod uwagę. Powiedziałeś o zawodniku, który by zdobywał 15-20 punktów na mecz jako druga opcja. Ja myślę, że jest dwóch takich zawodników obok LeBrona. No bo to, że on będzie te 30 punktów zdobywał, no to chyba jesteśmy o to spokojni. Ale obok Ingrama mi się wydaje, że w granicach tych 15-20 punktów co mecz może się kręcić Kyle Kuzma. Na pewno powinien. Powinien, tak. Tylko nie na takiej skuteczności jak w nocy z Denver. Znaczy, no dzisiaj trochę za bardzo chciał, miałem wrażenie, trochę forsował grę, chciał pokazać, jaki to on jest lepszy po tym off-seasonie. No trochę mu ten mecz nie wyszedł, miał oczywiście momenty fajne, ale jednak skuteczność kiepska. A na pewno jest to ktoś, od kogo, tak jak powiedziałeś, powinniśmy oczekiwać tych 15-20 punktów. On i Ingram powinni tutaj stanowić główne wsparcie dla LeBrona w ataku. Natomiast no nie wiem, jak on będzie sobie radził, kiedy będzie musiał kryć wysokich w obronie, no bo dzisiaj widzieliśmy fragmenty, kiedy grał praktycznie jako center i tam trochę fauli nałapał. No, to jest podstawowe pytanie, wydaje mi się, to jest też kwestia, która mi się rzuciła w oczy w tym meczu. W sumie też zero zaskoczeń, no trochę brakuje tego wysokiego drugiego, powiedzmy, na zmianę McGee. Iwica Zubacz. No właśnie, ten Zubacz niestety trochę wyglądał bardziej jak w meczu z polską kadrą niż w tych wcześniejszych spotkaniach, w których grał dobrze. No i wątpię, żeby zespół mógł na niego liczyć
dłuższym wymiarze czasowym. Brakuje takiego gościa z ławki, który właśnie, nie wiem, kogoś takiego jak był, nie wiem, Randle, czy kogoś na przykład w typie PJ Attackera z Houston. Kogoś, kto by mógł kryć tych wysokich graczy, nie dałby się przepchnąć tym typowym wysokim, a jednocześnie mógłby też switchować i bronić obwodowy. Tego będzie właśnie brakuje. Będzie brakowało Randla, moim zdaniem, na tych pozycjach w tym sezonie. Dokładnie, dokładnie. A Jędras, a nie brakuje ci przypadkiem Antonego Davisa? O, Antonego Davisa to każdemu brakuje. Sprytnie przemyciłem temat numer dwa, który miał być poruszony w tym podzie, więc nie poczekamy do końca, tylko wrzucę go w sam środek naszej dyskusji o wczorajszym meczu. No właśnie, pojawiła się, no nie plotka, to jest fakt, że Antony Davis podpisał kontrakt z firmą Clutch Sports, będzie teraz reprezentowany przez tego samego agenta, co LeBron James, chodzi mi tu o Richa Paula. No i co, już się spekuluje o tym, że Vegas chyba nawet daje największe szanse w tej chwili Lakersom, że już od przyszłego sezonu będzie naszym zawodnikiem. Ja w sumie nie wiem, jakby to się to miało stać, kogo musielibyśmy oddać, czy w ogóle co by się musiało stać w Pelicans, żeby trafił. No ale wyobraźcie sobie, że powiedzmy dochodzi do jakiejś dziwnej sytuacji w przyszłym off-season, czy nawet może w tym sezonie, że jakimś cudem oddajemy pół składu, zyskujemy Antonego Davisa. I co, myślicie, że Anthony Davis i LeBron James to jest taki duet, który odpowiednio obudowany, to już jest to, co nam wystarczyłoby do walki o mistrzostwo, żeby rzucić rękawice Golden State Warriors, czy to wciąż za mało? Jędras, jak ty byś to widział? Tak, myślę, że tak, że to jest duet odpowiednio obudowany, który może zdobyć mistrza, ale właśnie odpowiednio odbudowany, na pewno nie po oddaniu pół składu, natomiast ja myślę, że to by się tak nie odbyło, no, to jest na pewno... Do Antonego Davisa w Lakersach długa droga, ale to jest gruba sprawa, że to podpisanie umowy z Clutch Sports, czym powiem, to jest gruba sprawa. I jeżeli Davis będzie chciał iść do LeBrona, jeżeli LeBron tego będzie chciał, jeżeli Rich Paul będzie tego chciał i Lakersi będą tego chcieli, to no, trudno będzie temu zapobiec, może tak. Wiadomo, że tu jeszcze jest kwestia klubu obecnego Davisa, Pelikanów, no ale jeżeli Davis postawi sprawę na ostrzu noża, tak jak to widzieliśmy w przypadku innych gwiazd, które no, kierują swoim, tak powiem, przeznaczeniem, no to Pelikany nie będą za bardzo miały wyboru, ponieważ Davis może zostać wolnym agentem za 2 lata, więc teoretycznie jak za rok powie, tak jak to zrobił Butler teraz, czy rok temu George, że chce odejść, no to Pelikany raczej nie będą miały wyboru. Oczywiście nie muszą go oddawać do Lakersów i tu jest właśnie podstawowa sprawa. No, Davis musiałby to rozegrać. Znaczy, może inaczej. Dwie sprawy musiałyby się wydarzyć, żeby Davis wylądował akurat w Lakers. Po pierwsze, sam Davis ze swoim agentem musieliby postawić sprawę dosyć ostro, zagrać zdecydowanie, czyli Lakers albo on nie przedłuża z nikim innym kontraktu, ale też Lakersi musieli być skłonni do współpracy i coś chcieć oddać w zamian, bo nie tak jak z Leonardem czy z George'em, gdzie oni praktycznie nie chcieli oddać nikogo istotnego ze swojego składu. Tutaj musieliby jednak poświęcić talent, żeby do tego doszło, na tyle duży, żeby przebić czy wyrównać te ewentualne oferty innych drużyn, które pewnie też w takiej sytuacji no, nie byłyby super, jakieś nie wiadomo jakie bogate, ponieważ no, nie będą chciały kluby ryzykować Davisa na rok i oddawać za niego całego składu. No, jasne. Więc... A Jędras, a zobacz, a nie zgrywać się to w taką spójną całość? Nie wydaje ci się to mega dziwne, że Lakersi jakoś tak mocno nie ubiegali się o te inne gwiazdy? Do rozmów chyba o nie wiem, czy usiedli w końcu do rozmów z Minnesotą, jeśli chodzi o Jimmy'ego Butlera, czy nie. Natomiast wygląda to tak, jakby oni sobie wszystkich innych poza LeBronem odpuścili. I to jest, kurczę, mega dziwne, że nagle Anthony Davis podpisuje umowę z tym samym agentem, co LeBron. No mi się to zgrywa w całość. No. Nie wiem, czy do tego dojdzie, bo tak jak mówisz, to jest długa droga i wiązałoby się pewnie z oddaniem, tak jak mnie się wydaje, połowy składu, bo nie widzę tego inaczej, żeby Pelikany na to poszły w innej sytuacji. Bo każdy inny zespół mógłby w tym momencie Davisa przechwycić, kiedy by się okazało, że jest do wzięcia. Choćby Boston Celtics, który chyba sobie od dłuższego czasu ostrzy zęby na niego, jeśli dobrze kojarzę. Natomiast... mi się wydaje, że nic się nie dzieje bez przyczyny i nie chce mi się wierzyć, żeby tak po prostu od tak sobie on zmienił sobie agenta, że coś chyba musi jednak być na rzeczy i nawet Vegas, które się nie myli w wielu rzeczach, choćby w przypadku LeBrona, to być może jest coś na rzeczy. Bartek, masz takie przeczucie jak ja, że może być coś na rzeczy? Skoro wróbelki ćwierkają, to musi być coś na rzeczy moim zdaniem. To jest raz. Dwa... No, Antony Davis już w tym roku bodajże sobie
wybudował dom w LA, tak? Czy się mylę? Możliwe, ale wiesz, dom w LA to tam ma połowa tak, zawodników. Ja wiem, wiem. Ale kolejny kamyczek do ogródka. Tak, tak. O to kolejny. Cóż. Jędras już wpisał w klawiaturze dom w LA. Dokładnie, tak. Anthony Davis w LA. Już wyszukuję. Dobra. Dobra, zostawiamy sobie temat Anthony'ego Davisa. Czekaj, oczywiście... Rafał, jeszcze pozwól, że jeszcze jedną rzecz dopowiem. Aha. Jeśli chodzi o Davisa, bo mówiłeś jeszcze a propos tego, że pół składu musieli było oddać. Ja za 10 sekund wracam, chłopaki. Spoko. Możliwe, natomiast pytanie jest takie. Załóżmy, że Davis mówi, że nie wiem, ogłasza przyszłe lato, że mówi, że on chce odejść z Pelikanów i podpisze dłuższy kontrakt tylko z Lakersami. Gdziekolwiek indziej by nie odszedł, to po roku odchodzi, jak będzie wolnym agentem. I teraz pytanie. Załóżmy, że Lakersi oferują Brandona Ingrama jako jedyny istotny aset. Pytanie, czy ktoś to w ogóle przebije w takiej sytuacji? Czy ktoś przebije Ingrama za rok Anthony'ego Davisa? Poznając na przykład Angela, który jest bardzo powściągliwy, nie wiem, czy on będzie chciał ryzykować. Wiesz co, mi się wydaje, że Boston mógłby zaryzykować. Boston ma takie asety w swoim składzie, tak szeroki roster, że oni mogliby wrzucić dwóch, trzech zawodników. Nie wiem, może Haywarda, nawet Tatuma, nie wiem, no tak sobie myślę, ale może jakiegoś wysokiego jeszcze ze swojej rotacji. Boston stać na to, żeby, jeżeli Anthony Davis nawet na rok, i wydaje mi się, że ich stać byłoby na to, żeby zaryzykować, wziąć go na rok, spróbować zdobyć mistrzostwo, a gdyby zdobyli to mistrzostwo, to myślę, że mieliby solidną kartę przetargową, żeby zostawić go przy sobie. No bo z drugiej strony... Możliwe. Ja bym tak to widział, no. Ale już nie chcę przyciągać o Davisie, bo okay. To jest takie tylko gdybanie, to miał być taki krótki przerywnik, żeby pobudzić niektórych fanów. Ja już wiem, co miałem powiedzieć. Ja już miałem wiem, co miałem powiedzieć o Davisie, bo wspomnieliście o tym, czy będziemy w stanie nawiązać walkę z Golden State. To jeszcze zależy od tego, kto będzie od przyszłego sezonu grał w Golden State, bo tam też się wiele o tym mówi. No tak, mówi się, chociaż Steve Kerr ostatnio uspokajał i mówił, że sytuacja w Chicago Bulls w 1998 roku była totalnie inna. Tam też się kończyły kontrakty praktycznie wszystkim. Cały trzon składu miał ostatni rok kontraktu, ale tam też Phil Jackson już był zrezygnowany i podobno to się zaczęło od Phila Jacksona, że on powiedział chłopakom, że on odpuszcza w przyszłym sezonie i tak poleciało domino. W Golden State sytuacja jest jednak troszeczkę inna. Wydaje mi się, że może się skończyć. Musiałaby być niesamowita tragedia w tym sezonie, żeby ten zespół się rozbił sam w sobie. Chociaż też słyszałem taką plotkę od któregoś tam gdzieś tam na Twitterze, że Kevin Durant chce dojść do LeBrona i powalczyć nad własnym legacy, najpierw razem z LeBronem, a później przejąć zespół po LeBronie i spróbować coś samo osiągnąć w Jezioranach, ale to oczywiście tylko plotka i może być tak samo wyssana z palców jak miliony innych rzeczy. Dobra panowie, odcinamy grubą kreską temat Anthony'ego Davisa, uśmiechamy się bardzo do niego i nie wiem, czy trzymamy kciuki za słaby sezon Pelikanów, ja tam trzymam za nich kciuki. Ja trzymam kciuki, że dojdą do pierwszej rundy, dostaną 4-0 i Davis powie dość. Dziękuję, do widzenia. To byłby 4-0 od Lakersów oczywiście. Na przykład. To byłby bardzo fajny scenariusz. Wracamy do meczu. No, te plusy jakieś tam sobie przegadaliśmy, nie było ich za wiele. Ja na przykład nie bardzo zwracam uwagę na... Znaczy, nie bardzo zwracałem. To był pierwszy mecz preseason, do którego wstałem w ogóle w nocy, w środku nocy, żeby obejrzeć, bo sytuacja bardzo wyjątkowa. Nie zawsze się ogląda debiut LeBrona Jamesa w barwach Lakersów, jak debiutuje. Pewnie tylko raz. Natomiast... Jeszcze raz? Nie słyszałem? Pewnie tylko raz się ogląda taki mecz. Tak, w Lakersach pewnie tylko raz. Tym bardziej się cieszę, że poszedłem spać po pierwszej połowie, a LeBron już chyba w drugiej połowie nie zagrał, więc cieszę się, że wstałem, natomiast moje podejście do preseason jest proste. Ja tych meczy nigdy nie oglądałem, nie przywiązywałem większej uwagi do poszczególnych spotkań, całościowo tam sobie jakieś wnioski zawsze wyciągałem po każdym preseason, no bo to jest preseason, to ma służyć temu, żeby wejść w rytm meczowy, żeby sprawdzić niektórych zawodników, sprawdzić pewne ustawienia w ataku. I tyle, no i wielu zawodników później w ogóle nie zostaje w zespole.
No właśnie, więc ja nie chcę wyciągać się wniosków. W ogóle pamiętam taką statystykę, odkąd są grane mecze preseason, zespół, który wygrywał preseason, osiągał najlepszy bilans w preseason, w danym sezonie nie wygrywał mistrzostwa NBA. To już w ogóle jest, najlepiej świadczy o tym, kto podchodzi solidnie do tych spotkań, a kto nie i czy warto i czy nie warto. W czasach, kiedy Lakersi zdobywali tytuły mistrzowskie, te mecze preseason w ogóle sobie odpuszczałem. W ostatnich latach głównie je oglądałem po to, żeby zobaczyć, jak tam młodzi wyglądają. Przepracowali wakacje. No i dlatego nie chcę wyciągać daleko idących wniosków. Natomiast myślę, że na głębsze wnioski przyjdzie czas po preseason. A no po tym pierwszym meczu wydaje mi się, że jakieś tam minusy są. Jest ich całkiem sporo. I ta rzecz, która mi najbardziej boli, na którą wszyscy wskazywali, to była właśnie ta kwestia centra, tak? Że faktycznie Kuzma sobie chyba nie poradził. No jasne, że nie codziennie będziemy grali z Nuggets, gdzie jest Jokić. Jeden z topowych centrów tej ligi, który akurat ma kilogramy i przeciwko niemu jest potrzebny gość, który tymi kilogramami też odpowie, nie da się tak łatwo upchnąć. Natomiast Kuzma chyba po wejściu na boisko w piątej sekundzie już dopał pierwsze przewinienie na Jokiciu. Jokić, cały zespół Nuggets w pierwszej kwarcie rzucał chyba 12 rzutów wolnych, jeśli dobrze kojarzę, 10 przewinień w pierwszej kwarcie. To może jeszcze nie ustawiło meczu, ale pokazało, że to może być duży problem. Jędras, jak ty się zapatrujesz do tej pozycji centra? To może być dla nas faktycznie problem w tym sezonie? Tak. To jest to w sumie, o czym już mówiłem już od chyba pierwszego podcastu. No, jak najbardziej, nawet nie chodzi mi o samego centra, tutaj bym się wystrzegał. Tak? Nie chodzi o to, żeby to był jakiś siedmiostopowy kloc, który będzie tam grał jak typowy center ten do kosza. Ale gość, który potrafi bronić tych wysokich, tak? Tak jak wspomniałem, przykład takiego Takera z Houston, który jest, ma 2 metry wzrostu, ale ma nisko osadzony środek ciężkości, jest silny, potrafi ustać na nogach tym wysokim graczom, a jednocześnie jest szybki na nogach i broni tych obwodowych. I właśnie kogoś takiego w Lakersach brakuje. No i będzie brakować. No i nadzieja jest taka, że może w trakcie sezonu, w luty, marzec, kiedy są, wiadomo, jakieś buyouty, wykupienia, zwolnienia, Lakers mają miejsce w rosterze, więc może, więc mogą być liczącym się kandydatem, nie wiem, może na przykład Phoenix, Tysona Chandlera zwolni, mając Aytona, może ktoś w typie Dedmona z Atlanty, który też raczej nie będzie im potrzebny, może Chris Bosh jednak zostanie dopuszczony do gry. Takie nazwiska mogą się pojawić. No nie są to może gracze w typie tego Takera, którego wymieniłem, ale są to wysocy, którzy no, pewną lukę by zapełnili. Natomiast no, chciałem też wspomnieć jeszcze jednej rzeczy, na przeciwległym biegunie, na pozycji rozgrywającego, gdzie widać było brak bola dzisiaj. Jednak bo zbyt dużo fragmentów było w grze, kiedy piłka się kleiła do rąk zawodnikom, stawał ball movement, czyli to, co miało być atutem. I myślę, że właśnie osoba Bola, który zawsze tą piłkę puszcza w ruch, dużo by dała w takim meczu jak dziś. Zresztą w obronie też. Obecność Bola to też oznaczałaby lepszą grę ławki, gdzie był problem, kiedy Stevenson trzymał piłkę zbyt długo. Natomiast podobno Bol wygląda bardzo dobrze. Też Magic w trakcie meczu mówił, że Bol na treningach wygląda świetnie i tak naprawdę nic go już nie boli. Kwestia jest tylko taka, żeby złapał ten rytm meczowy, więc kto wie, czy w którymś z najbliższych meczów preseason jeszcze go nie zobaczymy. Bartek, powiedz mi, jakie ty zobaczyłeś minusy? Co ci najbardziej tak po tych highlightach, które widziałeś, weszło w oczy? Wiesz, no w highlightach to się tak nie obejrzy tych minusów, nie widać ich za bardzo, bo są tylko powycinane te fragmenty, więc nie chcę się wypowiadać na temat, na którego nie ma w tym momencie zielonego pojęcia. Słucham was i jakoś sobie to koduję, żeby w następnym meczu też zwrócić na to uwagę, jeśli będę miał okazję w ogóle go obejrzeć. Ja myślę, że jeżeli chodzi jeszcze o te minusy, to zastanawiam się, nie wiem, z tego co czytałem sobie informacje na temat treningów, to tam coś tam sobie robili na temat defensywy, głównie to były defensywne ustawienia, jakieś tam schematy sobie przerabiali, natomiast tej ofensywy chyba za dużo na treningach nie było, bo w tym wczorajszym meczu, tak jak Jędras wspomniał, było sporo takich fragmentów, kiedy w zasadzie stali w miejscu i też nawet nie bardzo wiedzieli, gdzie mają biec, kiedy LeBron ma piłkę. W ogóle były takie momenty, kiedy miałem wrażenie, że piłka poszła do LeBrona i wszyscy się zastanawiali, co on zrobi. Stali w miejscu, patrzyli
i takie było oczekiwanie, że on zaraz coś tu sam wyczaruje. I to chyba jest właśnie związane z tym, że tej ofensywy zbytnio nie przerabiali. I tak jak wspomnieliśmy, były jakieś tam fajerwerki w postaci fajnych asyst, kilku podań, to podanie na przykład LeBrona do Ingrama na ten wsad na samym początku meczu, mega. To samo podanie na alley-oopa od Rajona Rondo w trzeciej sekundzie meczu do McGee też mega. Natomiast było sporo takich fragmentów, gdzie widać było totalnie brak zgrania. Trójka jakoś tam niesamowicie nie siedziała. Więc no właśnie, tego się obawiam, że ten początek sezonu, kiedy mamy bardzo ciężki kalendarz, możemy mocno udupić, bo ten zespół nie zgra się w ciągu tygodnia, dwóch tygodni. Za 2,5 tygodnia startuje sezon. Mamy połowę nowych zawodników w tym składzie. Na przykład Denver wczoraj wyglądało pod tym względem super, bo tam jest praktycznie trzon niezmieniony. Oni mają jakieś swoje set playe. Wiedzą, gdzie mają się ustawić, jak Jokić dostanie piłkę na... Znają się. Po prostu się znają. Tak, tak. Po prostu dużo, dużo łatwiej. Natomiast to samo LeBron przechodził już, czy to w Miami, gdzie poziom talentu, który się tam zebrał, był dużo, dużo, dużo większy niż to, co jest obecnie w Jezioranach. W Cleveland może tego było mniej, ale tam też już byli zawodnicy, którzy byli bardziej ogarnięci na pewno niż to, co jest teraz. Ale oni też chyba natomiast wtedy zaczęli sezon od bilansu. Tak, jeden i drugi zespół zaczął bardzo słabo pierwszy sezon. Gdzieś do grudnia to te zespoły grały tak, nawet w grudniu jeszcze grały naprawdę bardzo słabo i te bilanse oscylowały. Miami Heat chyba zaczęło od 9-10 albo coś takiego. Więc, czy nawet 5-10 chyba było w pewnym momencie. To, także, no... Wydaje mi się, że coś takiego nas czeka i na to trzeba się przygotować psychicznie. Natomiast, no właśnie, czy oni będą w stanie wejść na taki, czy tak się zgrają, czy pokażą na tyle woli walki i na tyle talentu, że będą w stanie nadgonić później to w tej łatwiejszej części sezonu. No, bardzo ciekawa kwestia. Jędras, jak ty uważasz? Ja ci powiem tak. Też zapominamy jednej rzeczy. No LeBron grał dzisiaj 15 minut, to w sumie na pół bliska. Przyjdzie początek sezonu, przyjdzie LeBron grający 30 minut ponad na mecz. To też pewne rzeczy będzie się dało tym zamaskować, pewne braki. Ja myślę, że powrót Bola też unormuje rotację. Bo dzisiaj w sumie, mimo tych problemów, o których mówimy, to jednak dopóki grali podstawowi gracze na parkiecie, to kreśli w miarę równo szli w Denver. Nie było tam przepaści. Nuggets mieli serię tych celnych trójek, zwłaszcza Hernan Gomez, który po prostu wszystko trafiał. Fakt, że obrona też na wiele pozwalała, te pozycje były często otwarte, tutaj też jest dużo do poprawy. Natomiast no, pamiętam rok temu, jak Lakersi grali w preseason z Nuggets, to po prostu była przepaść. Tam Denver ich demolowało w tych meczach. Tutaj takiej różnicy już nie było dłużej, to na pewno. Wydaje mi się, że jak ta rotacja będzie normowana, gracze będą grali większe minuty, LeBron będzie grał na pełnych obrotach. Jak najbardziej start sezonu raczej nie będzie jakiś super imponujący, pewnie będzie trochę frustracji, ale szczerze mówiąc, ja jestem dobrej myśli. Myślę, że tam nie będzie aż takiego, nie kopą się aż taki dołek na początku sezonu, o ile oczywiście wszyscy będą zdrowi. Wydaje mi się, że jednak to ich szybkie tempo, ten cały passing, jaki mają w drużynie, cały ten entuzjazm, jaki jest wokół tego klubu, to też trzeba powiedzieć, że to jest ta ekipa jest wyjątkowo taka waleczna, lubiąca rywalizację. Oni mają też dużo do udowodnienia. Tak jak zresztą sam LeBron James określił to, tych kilku nowych graczy, określił ich MAT, tak? M, czyli Misunderstood, U, czyli chyba Underappreciated i D, od Determined, czyli niezrozumiali, niedoceniani i zdeterminowani, tak? Więc ja myślę, że ten początek sezonu będzie okej w kratkę, ale myślę, że tam koło tych 50% wygranych będą się kręcić. Powiedzcie mi jeszcze, nie zdziwiła was troszeczkę pierwsza piątka? Nie, w obecnej sytuacji w sumie tego się spodziewałem. Nie wiem, jak Bartek na to się zapatruje. Nie, no dlaczego? No, ja spodziewałem się, że taka wyjdzie i taka wyszła. Tam nie było jakiegoś... Myślałem może, że w pierwszej piątce zobaczymy Lensa jeszcze, żeby wszedł ten zespół, ale wielkiego zaskoczenia nie miałem. Ja się cały czas zastanawiałem, czy KCP wyjdzie w pierwszej piątce kosztem Josha Harta. A tak po cichu liczyłem na to, że Josh Hart dostanie szansę, nie dostał. Natomiast w drugiej połowie dużo większe minuty dostał Kyle Kuzma, który wyszedł za LeBrona i
O dziwo, Lakersi odrobili stratę, wyszli nawet na prowadzenie w trzeciej kwarcie. I tak odniosłem wrażenie, że ta gra była dużo szybsza, dużo bardziej płynna. Zawodników na boisku grających ze sobą wcześniej było ciut więcej. I oni chyba wyszli nawet na prowadzenie w tym momencie, jeśli dobrze kojarzę. Były dwa punkty przewagi. Tak, byli fajną serię właśnie. Przycisnęli w obronie, podkręcili tempo. To był też moment, kiedy McGee chyba tak miał serię, dosłownie nie wiem, chyba z 8 punktów z rzędu. Dostawał mnóstwo dobrych piłek. Kuzma, jak to Kuzma, trafił jakąś trójkę z 8-9 metrów. I faktycznie, no i też Denver miał taki troszkę słabszy moment, nie siekali tych trójek. I faktycznie Lakersi wyszli na prowadzenie. Wydawało się, że tak już będzie w miarę do końca meczu. No ale wiadomo, pre-season jak to pre-season. Zmiany w rotacji, wejście głębszy Grener, wejście Zubaca i później jeszcze paru innych. No Denver grał w sumie do końca, prawie że do końca meczu swoją meczową rotacją. Dopiero chyba tak na 5 minut przed końcem puścili głębokie rezerwy. Czasem Lakers no, dali pograć wszystkim. Nawet widzieliśmy Bongę, widzieliśmy Caruso, Wera, niejakiego Jonathana Williamsa, którego w ogóle który był, zdaje się, pierwszy. Tak. Pierwsze słyszę o gościu. Tak, no więc właśnie, więc potem się to posypało, ale faktycznie ten fragment trzeciej kwarty bez LeBrona na parkiecie to był chyba, nie wiem, czy nie, no chyba najlepszy fragment meczu w wykonaniu Lakers, kiedy rzucili 10 albo 12 punktów z rzędu. I to było właśnie głównie zasługa tych graczy z jednej strony Kuzmy, a z drugiej Rondo i Magi. Mam nadzieję, że w trakcie sezonu regularnego często będziemy tak mówić, że zespół po zejściu LeBrona zagrał lepiej niż nim na boisku i podciągnął wynik. No to co, chłopaki? No, wydaje mi się, że kurczę, to jest mecz pre-season. My gadamy, pół godziny gadamy o meczu pre-season. Czajecie to? Ja powiem inaczej. My byśmy mogli wygrać ten mecz, gdyby od początku na parkiecie zagrał mój ulubiony zawodnik, legenda w tym momencie w historii NBA, czyli Iwica Zubac. Nie, na mnie pozytywne wrażenie zrobił Hernan Gomez. Ja cały czas się zastanawiam, który z braci Hernan Gomezów to jest. Czy to jest ten, który grał w Knicksach? Czy to jest ten? To jest ten młodszy? W Knicksach grał ten, który teraz gra w Charlotte. Ale nie wiem, kto jest młodszy, który jest starszy. Tam gra center, ten Hernan Gomez to jest skrzydłowy. Ja nie wiedziałem, że jest dwóch. Tak, jest dwóch, natomiast jeżeli ten dzisiejszy, ten, który gra w Denver, jeżeli to jest ten młodszy, no to Denver fajnego grajka wyciągnęli, kolejnego europejskiego zawodnika, więc pewnie Rafał Jucz maczał w tym palce. Natomiast fajnie, z przyjemnością mi się oglądało tego chłopaka. Widziałem coś takiego, co widziałem rok temu u Kuzmy, który nie bał się rzucać, podejmował decyzje momentalnie na boisku i z reguły to były dobre decyzje, więc trochę im tego grajka zazdroszczę. Ja zazdroszczę, czegoś innego. W ogóle poza tym meczem naszym z Denver, to zazdroszczę Mavsom Luki Doncicia. Jędras, coś powiesz o Doncicio? Jest świetny zawodnik i myślę, że no, będzie tych kilka klubów żałowało, że go odpuścili i pozwolili Mavsom go ściągnąć. Tam Atlanta Hawks chyba oryginalnie wybrała Doncicia, tak? No ja już widziałem na Twitterze, że tam sporo, nawet nie wiem, czy oficjalny profil Dallas Mavericks nie wrzucił tam jakiegoś pierwszej akcji do Doncicia z jakimś tam tekstem, jak tam są poczucie w Atlancie, coś. Znaczy ja bym tam może jeszcze nie osądów nie wydawał, bo jednak Dallas musiało też oddać swój pik. Zobaczymy, co z tym pikiem zrobi Atlanta za rok. Bo a nuż się okaże, że dostaną wysoki wybór i dostaną na pewno jakiegoś, nie wiem, na przykład Ziona Williamsona, tak? Czy kogoś tam innego, nie wiem jak to wygląda. Nie wiem, jakie tam są protekcje w tym piku, też nie wiem, czy mogą w ogóle tak wysoko dać. No ale poczekamy, zobaczymy, natomiast na ten moment faktycznie wygląda to kiepsko dla tamtych. Poczekamy, zobaczymy. Za nami pierwszy mecz pre-season, niestety przegrany, lada dzień mamy rewanż na bryłkach. Niemniej myślę, że nie ma co wyciągać daleko idących wniosków szczególnie po tych pierwszych spotkaniach, kiedy rotacja jest kilkunastoosobowa, jasne, nawet 15, 16 i każdy gra. No dobra, no to co, panowie, ja wam bardzo dziękuję za udział w kolejnym podcaście. Słuchaczów zapraszam do kolejnych podów i żegnam się z wami. Rafał Niewiadomski, Andrzej Cymorek i Bartek Szkot. Hej. Do następnego.